Siema wszystkim, witam was serdecznie w bardzo bonusowym odcinku specjalnym, który nagrywamy we Włoszech. Tak się składa, że jestem na dosłownie półtora dnia w rejonie Puglia i to właśnie tutaj będziemy szukać dzikich stworzeń. Także tak naprawdę, jeśli chodzi o wstęp, to tyle. Bardzo proszę, jeśli film się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. No i wypada również kliknąć suba, żeby być ze wszystkim na bieżąco, na przykład z takimi specjalami. Także ja się zabieram do przeczesywania tego terenu, a was zapraszam na miły seans. Takie widoki mamy, moi drodzy. Strasznie spoko, bo jest po prostu mega stromo i wąsko tutaj, więc całkiem przyjemnie się chodzi. No i dodatkowo miazga totalna, bo nie ma słońca. Jest 20, nie wiem, 5 stopni maksymalnie, więc naprawdę aż się chce chodzić i szukać. Ło, tylko spójrzcie. No jest luksus. Patrzcie, jak jest wielki ten kanion. I na samym dole mamy piękną rzeczkę. No tam niestety nie ma szans, żebyśmy się dostali, wiecie? Tym bardziej, że nawet szukaliśmy jakichś ścieżek i niestety jest to niemożliwe. Tu co prawda widać te ścieżki, natomiast to są chyba ścieżki jakichś zwierząt albo bydła, które się wypasa. Także no jest problem tam zejść. No niemniej my szukamy resusów, taki jest plan. W związku z tym no będziemy szukać ich na górze, bo resusy wolą bardziej sucho niż wilgotno, więc ich na pewno na dole kanionu nie będzie. Także ciśniemy dalej. Ej, zlokalizowałem kozy. Może mi się uda wam pokazać je? Nie wiem, co to będzie z tego zbliżenia. O, tu są, widzicie? O, skubane. Jaką mają miejscówę do życia? Co jest? No ładnie się bawicie, kozy. Ale dobra, my szukamy pająków, ziomy. Patrzcie, jaki bezczelny. Jaki typ. Nie no, zrobię to samo. To są widoczki na Materę. To jest mega piękne miasto. Jakbyście kiedykolwiek mieli możliwość wpaść do Matery we Włoszech, to wpadnijcie. O, a tam wam jeszcze chciałem pokazać. Zobaczcie, na samym dole w kanionie jest jakaś taka kapliczka. Jakieś pozostałości. Niesamowite, bo ta cała góra jest w takich, wiecie, różnych wyżłobieniach i domach, można powiedzieć. No dobra, moi drodzy, wyszliśmy z kanionu na poczet takiej fajnej łąki z bardzo, bardzo dużą ilością kamieni, ale powiem wam, że tu totalnie nie ma eresusów, a powinny tu być. No i szukamy dalej. Natomiast sama w sobie łąka jest naprawdę przepiękna. Cała kamienista. Co prawda to ogólnie jest jeden gigantyczny teren, w którym bydło jest wypasane. W związku z tym no albo podnosisz kamień, albo stajesz w kupę, ale kupy są niegroźne. Więc ogólnie spoko. Jakieś podnoszenie kamienia na żywo. Tu nic, o tu niby jest jakaś pajęczyna, ale też nic. Co jeszcze? O, ten wygląda obiecująco. Nic. Ten jest duży. Też tutaj niestety nie ma nic. Szukanie się opłaciło, ponieważ znalazłem dorosłego samca modliszki. Chciałbym go wziąć na rękę. Ło, jest zielono-żółty. No chodź. No i tutaj mamy, oja, latający, to samiec, słuchajcie, to samiec. Samice tak nie latają. Go wypuścimy tak. Leć. A co, teraz nie chcesz lecieć? No tak, a teraz byś na mnie patrzył. Taki żeś był kozak, a teraz co? Zobaczcie, że on po prostu jest zielono-żółty, no. Jak zwrócimy uwagę na odwłok od spodu, no to jest zielony. Ale sam w sobie samiec jest żółty. Bo właśnie się myje, to zbliżmy się. No zielono-żółty. Bez dwóch zdań. Nie da się ukryć. Dobra, to czyścić się tu, panie, a my może znajdziemy jakąś samiczkę jeszcze. Ale ładny. Kurde, zielono-żółty, no. I zobaczcie, jaki wypasiony kamień. Kurde, jaki ładny. Można by mieć z niego stół normalnie. Jakby się położyło szkło na niego. Ale ładny kamień. Kurde, jakie dziury. Ło, ten też jest fajny. W ogóle powiem wam, że jest tu dość dużo ładnych kamieni, jakby nie patrzeć. Ej, zobaczcie, spotkałem gigantyczną, bezkropkową biedronkę. Nie no, wiem, że to nie biedronka, ale jest bardzo duża i nie ma kropek. Patrzcie, względem mojego palca, no to jest porządne.
Ups, spadła. Zobaczcie, tutaj mamy taką dość pokaźną sieć jakiegoś pająku z rodzaju Agelena. I my w Polsce też mamy Agelenę, bo na przykład nasz lejkowiec labiryntowy to właśnie jest Agelena. Ło, jakiś ruch został tutaj wykazany na pajęczynie, ale zobaczcie, jak się zagłębimy tam dalej. O proszę, piękny kokon wbudowany właśnie w oprzęt. No więc pewnie jest mamusia po prostu głodna. Przyszła mamusia. No to szukaj jedzenia. Akurat jest dzień, więc lampą ci tutaj nie pomożemy z robakami. Ziomy, 7 km później, na nogach oczywiście, a jakże. Udało się, znaleźliśmy miejscówkę, na której są RSUSy. Zanim wam pokażę RSUSy, to zobaczcie, jak wygląda miejscowa, jak wygląda Szymon. No i ogólnie jest przepięknie, tam dalej w ogóle piękne jeziorko. No i słuchajcie, tak się składa, że tutaj mamy maluszka. Naprawdę jest bardzo malutki, chociaż nie aż taki mały. Myślę, że taki jest L5, L6. No myślę, że taki L5, L6. Zobaczmy go w makro w takim razie. No zobaczcie, najprawdziwszy RSUS. Jeszcze ma swoją wylinkę koło siebie. Kurde, udało się. To jest to miejsce, w którym ja byłem 3 lata temu, ale sobie nie zapisałem, gdzie ono jest, słuchajcie. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile nas energii i wysiłku kosztowało, żeby tu dotrzeć. Ale najważniejsze, że jesteśmy i że możemy nagrać RSUSa w naturalnym środowisku. Ale ekstra. On się troszkę stresuje, bo tutaj wieje, no i ma odkryty domek. Natomiast co ciekawe, to to, że ja kiedyś tu widziałem dorosłe sztuki, które miały żółty pasek, a ten jest po prostu takim RSUSem, jakiego mam teraz na hodowli. No zobaczcie, jaki słodziak. Nasz Velvet Spider normalnie siedzi i chilluje. To jest najsłodsze, co można zobaczyć w dziczy. No zobaczcie na te piękne oczka. Ja mam wrażenie, że one są proporcjonalnie jeszcze większe niż na dużym osobniku. Dobra, no, jest mały, to będzie i duży, więc szukamy. W opuszczonym gnieździe RSUSa, bo to na 100% jest opuszczone gniazdo RSUSa, spotkałem pająki plujące. Zobaczcie, i to jeszcze z kokonem. Tu jest jeden, a tu gdzieś był drugi, tak fajnie bardziej pokazany. No niestety już się ukrył, ale zobaczcie, jak fajnie widać jajeczka, które niesie. Że nie jest to taki stricte oprzęt, gdzie w środku głęboko są jajka, tylko bardziej jajeczka, które są po prostu lekko siecią chwycone, żeby się trzymały razem, ale fajnie. Zobaczcie, jaki ma śmieszny karapaks. Taki mega wypukły. No ewidentnie one sobie nie życzą, żebyśmy im przeszkadzali. No dobra. No nam się zaczyna robić mały przypał, ziomy, bo jestem pewien, że zaraz lunie. Natomiast Szymon znalazł Euskorpiusa. Patrzcie, pierwszy Euskorpius we Włoszech. Kurde. No powiem ci, że fajnie. Dopełniłeś specjal, ziom, właśnie. No dobra, fajnie. Czyli mamy też skorpiona, słuchajcie, z RSUS. Genialnie. To jeszcze wam pokażę, jak tutaj wygląda ogólnie biotop. No kamieni jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dużo. No i przeczesujemy, no nie? Zwierzęta mogą się kryć wszędzie, dosłownie wszędzie. Też tutaj trochę uważamy z palcami, bo wyczytałem, że jest szansa, że tutaj występuje karakurt, czyli czarna wdowa, ta bardzo niebezpieczna. Taka jak spotkałem kiedyś na Chorwacji, znaczy w zeszłym roku. Także wiecie, też jak będziecie tak w terenie, to polecam nie pchać rąk, tak wiecie, że tak powiem, na ślepo. Tylko jednak z jakimkolwiek pomyślunkiem, bo raz, że pająki, no a dwa, że w dalszym ciągu żmije są, nie? Ale zobaczcie na ten, też jest fajny. Jest gniazdo RSUSa. Zobaczcie. Tak wygląda gniazdo RSUSa. Pytanie, czy ono zawiera lokatora. To czekajcie, weźmy to. No jest rozległe to gniazdo, zobaczcie. I możemy tutaj delikatnie, żeby też mu nie rozwalać, aczkolwiek wygląda, jakby było puste, wiecie. Mamy samca. Kurde, ale ekstra. Identyczny do mnie doszedł ostatnio. Niesamowite. Jejku, ile on jest mniejszy od samicy. No przecież to się aż normalnie nie mieści w głowie. O jaki piękny, kurde, miazga. Nie wierzę. Nie do wiary. Natomiast zobaczcie, bo on ogólnie siedzi w terrarium, w gnieździe, które chyba należało do samicy, patrząc się na wielkość ostatniej wylinki tutaj. No to była porządna sztuka. Kurde, ale ekstra. A tymczasem zobaczcie, jest pusto. Nie ma tu nic poza dorosłym samcem. Widocznie jeszcze stary feromon z sieci samicy go przywołał, że tak powiem. No zobaczcie, jaka jest piękność. Niesamowite. Co za dysproporcja. Ale to ostatnio był film o nim ogólnie, no nie? Jak dostałem go w paczce.
Patrzcie, ale ekstra, no to poprawia humor bez dwóch zdań. Ja nie mogę, ale super. Dobra, uciekaj se, ziom. A my lecimy dalej. Dobra, ziomy, musimy kończyć tą miejscówkę, bo mamy jeszcze, no nie wiem, 7 albo 8 kilometrów do kempingu, a idą chmury i to dokładnie stamtąd, gdzie idziemy. Także, no kończymy na dziś. Szkoda, że nie znaleźliśmy dorosłej samicy, żeby ją nagrać w dobrej jakości, no bo teraz na wyjeździe mam tylko telefon i obiektyw do makro. No więc co, widzimy się na kolejnych scenach z poszukiwań. Zobaczcie, jakie bydło spotkałem, piękne. Jestem w samym epicentrum. Jaki maluszek. A zobaczcie, co tutaj mam. Tarentola murowa, czyli gekon murowy. O, jaki bąbelek. Uwielbiam je, naprawdę. Są takie kochane i strasznie mi zawsze poprawiają humor. Też tak macie? Jaki bąbel, no ale ten to wyjątkowo mały. Wygląda, jakby się wykluł niedawno. I ja nie mogę. I na tle bydło. No hej. Przed chwilą burzę miałeś, mój drogi. Jak ty sobie radzisz w tym wielkim świecie, co? Dobra, wypuszczam cię. Uciekaj sobie pod kamień. No uciekaj. Uciekaj, bo tu się robi grubo. O kurde. No zobaczcie, mamy cingulatę. Kurde, no ładne są te włoskie cingulaty. Musicie przyznać. Robią wrażenie, no. Szturchnijmy. Ło, halo. Proszę mnie denerwować, bo zniknę pod kamień. No, moi drodzy, zaczyna się fajnie. Pierwsza nora tarantuli we Włoszech w moim życiu. No tutaj jest totalnie to, o co chodzi. Sami zobaczcie. Lejek wychodzący nad poziom ziemi, zlepiony z tego, co jest. Natomiast mamy teraz dzień, więc nie sądzę, że uda nam się ją w jakiś magiczny sposób stamtąd wydobyć. O, jaka jest wściekła na maksa, słuchajcie. Bo my nigdy nie widzieliśmy tarantuli włoskiej we Włoszech. O! No patrzcie, kurde jest! Łoty! Ale ona wygląda na trochę inną niż ta moja tarantula włoska z Chorwacji. Kurde, weszła. Dobra, nic, słuchajcie, nie będziemy jej męczyć, ponieważ skoro znaleźliśmy jedną norę, to znaczy, że jesteśmy na łące, która tych nor ma dużo. Trzeba tu wrócić zaraz w nocy. Ło, gniazdo mesorów. O, widzisz, no i takie mesory to ja rozumiem. Patrzcie na te majory. No, też bym takie chciał u swoich. Cholera. No i mamy kolejną cingulatę, moi drodzy. Kurde, no powiedzcie mi, że jest brzydka. Absolutnie nie jest brzydka. Jest fenomenalna. Jasny gwint. Szturchniemy. Ło. Mega szybkie stworzonka. Co ciekawe, zawsze mnie to dziwi, że skolopendry, dopóki nie zostaną szturchnięte, to jakby trochę nie wiedzą, że zostały odkryte. Dobra, teraz jej tutaj ten kamień z powrotem odłożę. Tylko nie tak, żeby ją zgnieść, no nie? O, tak delikatnie. Jeśli chodzi o skalę prezentowanej modliszki, to jest bardzo malutka. Ja ją naprawdę bardzo, bardzo mocno kojarzę, bo zawsze jak jeżdżę do Włoch, to je spotykam. One się chyba nazywają ameles. I z tego też, co pamiętam, to u nich to mamy do czynienia tutaj z dorosłą samicą, czyli z tak zwaną imago. I co jest ważne w przypadku właśnie tego gatunku, czy też może rodzaju, nie mam pojęcia, to, że jak się przyjrzycie, to zwróćcie uwagę, że ona ma bardzo malutkie skrzydełka, a mimo to jest dorosła. I nawet bym się nie zdziwił, gdyby była bardzo najedzona, bo na przykład jest przed złożeniem ooteki, czyli kokonu jakby, no nie? Także to jest ciekawe, może bliżej nam się uda tutaj zobaczyć. To jest imago, a nie sub imago, czy tam pre imago. Normalnie jest dorosła, a ma takie mikroskrzydełka. Proszę bardzo, sami spójrzcie. Jakie piękne stworzonko, a ja taka w ogóle nie rozbrykana. Zazwyczaj są dużo, dużo, dużo bardziej rozbrykane. Dobra, to jak ją tutaj odłożymy na ten ostry, to ciekawe, czy zejdzie? Nie, nie odnoś mnie do ostrego, Kuba. No złaś. No patrzcie, nie chcę zejść ze mnie. Jestem odpowiednim miejscem do złożenia ooteki. No. No. I zostajesz tu, mała.
a my idziemy dalej. Na pewno nieraz zadawaliście sobie pytanie, jak to jest iść po miejscu, które jest wybitnie kujące i dodatkowo jest tutaj miliard bydlęcych placków i idąc jednocześnie w japonkach. No więc powiem wam, że uczucie może nie jest jakoś turbo komfortowe, bo zawsze można wdepnąć, natomiast mimo wszystko w człowieku panuje taki spokój i wolność. No, tak jest. Czy dorwałem ładnego konika polnego? Tylko pytanie, ło, zahaczył się, słuchajcie, zahaczył się o krzaczek. O, patrzcie, jaki jest masywny i zielony. I uciekł. Zobaczcie, mamy kolejną dziurę tarantuli. Ta w sumie nie ma jakiegoś tak mega widocznego leja, no ale jednak jest prawdziwą dziurą tarantuli. No i czy uda nam się tam coś zlokalizować? Dajcie mi chwilę. Trochę nie będziecie nic widzieć. Ta jest głęboka. To nie wydostaniemy jej patyczkiem, wiecie? Nie uda nam się to. Jest terytorialna, więc jej nie wygonimy, także szukamy dalej. Nie jest źle. Zaraz zajdzie słońce, odpalimy sobie czołóweczkę, no i wtedy to się już zacznie tak, no, na grubo. Bo wszystkie tarantule wyjdą i będą podane jak na tacy. A ja wtedy odpalę soniaka i zrobimy makro. Co? Cingulat. O, cingulat nigdy, słuchaj, dość. O kurde, patrzcie, no ja nie mogę. Jakie środowisko cingulat, ale ekstra, no. To rozumiem. W każdym kraju, słuchajcie, gdzie spotykam cingulatę, tam one po prostu inaczej wyglądają, ale te włoskie mi się mega podobają. Ło, a tu są jeszcze mrówy na P. Nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają, ale na P. To wam tutaj napiszę. No ale co tam mrówy? Patrzcie na nią. O, man. Dobra, sorry, ale dotykam. Albo nie, nie będziemy jej denerwować. Odłożę kamień, tylko że widzicie, no teraz nie mogę go odłożyć tak full jak był, więc odłożę tak troszkę z boku i jakoś to będzie. Tutaj wam szybko pokażę, zanim się rozejdą, żeby ich nie stresować. No ale tu mamy, słuchajcie, włoskie messory. No i jednak podejrzewam, że to są barbarusy. W sensie nie będę wam tutaj mówił na pewno, czy to są barbarusy, ale po prostu te majory mają ogromne głowy. Niestety nie to, co moje messor wasmani. No, takie to, ażby człowiek chciał. Ale major, ja nie mogę. Ale dobra, zamykam ten kamień, żeby ich nie denerwować. Znowu to zrobiłem, ziomy. Praktycznie prawie, że wszedłem w argiopę. Tutaj widzimy go od spodu. I zobaczymy w takim razie, jak wygląda z drugiej strony. Jeśli to się nam uda, bo wiecie, ciężko jest do nich podejść. Ale może tutaj tak wsunę telefon przed niego. O, zobaczcie. No jest piękne stworzenie. Jasny gwint. Czy ukąszenie boli? Podobno boli. On oczywiście jest dużo mniejszy niż wy to widzicie, bo się boję podłożyć rękę bliżej, żeby mnie nie dziabnął, nie? No. Dlatego zawsze się boję tutaj chodzić tak beztrosko w krzakach, bo wiecie. Kurde, no nigdy nie wiesz, kiedy ten argiopy cię nie dziabnie niechcący. Więc tak, jakie spostrzeżenia, ziomy? Stężenie cingulat na kamień kwadratowy jest bardzo wysokie. Dobra, ziomy, tak jak obiecałem, wróciliśmy na miejscówkę z tarantulami w nocy. No i jest, powiem wam, naprawdę dobrze. Wychodzi ich naprawdę cała masa, natomiast póki co nie widzimy żadnej wielkiej, ale ta dość fajnie sobie tutaj siedzi, ma około 1,5 cm długości ciała, więc zbliżmy się do niej. Powiem wam, że na ten moment, nie przesadzając, czekałem całe życie. Serio. Byłem we Włoszech już paręnaście razy, no i powiem wam, że od zawsze szukałem tarantuli włoskiej. Co ciekawe to, że ona wygląda całkiem inaczej, jeśli chodzi o ubarwienie, od lykosa tarantula, którą właśnie przywiozłem z Chorwacji. Teraz zobaczmy ją od góry, bo ma niesamowicie białą obwódkę na karapaksie. Względnie z daleka pająk wygląda w następujący sposób. No a teraz podejdźmy bliżej, jak to będzie w ogóle możliwe. Zobaczcie tylko, jaka jest niesamowita ta biała obwódka na karapaksie. To nie tak, że to jest jasna obwódka, tylko ona jest po prostu koloru białego. Ja nie mogę. Ale odkrycie. No ale dobra, słuchajcie, szukamy wielkiej samicy, bo tak jakbym przyłożył do niej palec, no to słuchajcie, wygląda w następujący sposób. Czyli jest naprawdę malutka. Zapytacie, gdzie ona tutaj ma swój domek? No więc słuchajcie, zlokalizowałem, że jej domek jest... O! Dokładnie tutaj jest domek, a pająk siedzi tu.
Także tak to wygląda, szukamy dalej. No więc, moi drodzy, właśnie znaleźliśmy największą sztukę dzisiaj. Ale patrzcie tylko, jak wygląda od spodu. O, grubo. No to jest majstersztyk, naprawdę. Niesamowita. No ale nadal nie mamy gigantów. To jest maksimum, jakie do tej pory znaleźliśmy. No czyli idziemy w dobrym kierunku. Niesamowicie biały karapaks, tak jak mówiłem. No a spód to jest kwintesencja. Kwintesencja, ziomy. Kwintesencja. Szukamy dalej. O, ziomy, ale mam porównanie wypasione. Tu mamy największą jak do dzisiaj tarantulę znalezioną. A jak sobie tu przejdziemy... O, to tu jest hogna. Sami zobaczcie. Hogny ogólnie, z tego co zaobserwowałem, to nigdy nie spotykam gniazd hogn w ich okolicy. Może nie kopią gniazd, ciężko powiedzieć. Tarantule natomiast kopią. Ta widzę, że się wypuściła daleko od swojego gniazda, bo nie mogę go zlokalizować. No ale zbliżmy się i porównajmy tak namacalnie różnicę między tymi pająkami. Dobra, hogna. No tutaj na pierwszy rzut oka na pewno jest bardziej brązowa. No i, że tak powiem, ornament na odwłoku jest wręcz bardzo malutki. No jak się przypatrzymy tarantuli, słuchajcie... No to sami zobaczcie. Tu czuć. I ona nie jest brązowa, tylko szara w tym wypadku, no nie? Także na pierwszy rzut oka rzeczywiście pająki są mega podobne, ale jednak zupełnie inne. A co lepsze, słuchajcie, no one są praktycznie takiego samego rozmiaru. Są dość duże. Może bym tutaj gdzieś koło niej posadził kciuka. Trochę się boję. O, dobra, krawat to zrobi za mnie. O, sami zobaczcie. Porządna. No a jeśli chodzi o hognę, no to jest praktycznie ta sama wielkość, natomiast tutaj ewidentnie czuć, że ten pająk po prostu, słuchajcie, wygląda inaczej. Co lepsze jest to, że my hognę spotkaliśmy dopiero tego wieczoru pierwszy raz, a tarantuli spotykamy jedną na drugiej, natomiast rzeczywiście ta jest największa. I wiecie co, jeszcze sobie je porównamy od spodu, bo we wcześniejszych scenach widzieliście, jak wygląda tarantula od spodu. To teraz sobie porównajmy, wow, naprawdę dużą hognę. Co prawda ja rozwaliłem pojemniczek, natomiast jak się przyjrzymy jej, a dobra, weźmy ją do ręki. Zobaczcie, tutaj mamy do czynienia z hogną, czyli jakby od przodu rzeczywiście jest bardzo podobna, no słabo widzimy w pojemniczku, ale chodzi o dół. Zobaczcie, nie mamy żadnego białego akcentu, żadnego czerwonego, od zwykły pająk. A wszystkie tarantule, które spotykam, mają jakieś naprawdę fajnie ubarwione spody. W sensie, wiecie, nie wiem, czy to się tyczy każdej tarantuli, pewnie nie. Natomiast to jest moje po prostu luźne spostrzeżenie, że jak hogny spotykam i tak na pierwszy rzut oka, jak chcecie zobaczyć, jak jesteście gdzieś na wakacjach, no to hogna wygląda w ten sposób od spodu. Nic specjalnego, po prostu nic specjalnego. A jak tarantulę zobaczymy od spodu, no to jest po prostu grubo. Także to jest takie porównanie na żywo między hogną a tarantulą, tak najszybciej, no nie? Bo na pierwszy rzut oka są naprawdę bardzo podobne, no ale jednak mimo wszystko patrzysz na spód i wszystko jasne. No a tutaj mamy sztukę tarantuli, która była właśnie na lewo od hogny. Sami zobaczcie, jaka jest niesamowita różnica. No taka tutaj zeberka na odnóżach, no i te pomarańczowe akcenty. Kurde, jakie to wrażenie robi. Ja nie mogę. Coś niesamowitego. Dobra, moi drodzy. Wychodzi na to, że jeśli chodzi o dzisiaj noc, to kończymy, bo już tutaj łazimy z 2 godzinki i absolutnie nic poza tym, co znaleźliśmy, nie ma. W związku z tym widzimy się jutro. Dobra, witam Was kolejnego dnia. No wróciliśmy w to samo miejsce, z którego wczoraj zostaliśmy przepędzeni przez burzę. No bo szkoda by było zmarnować potencjał i nie znaleźć tej samicy. Także będziemy szukać, co prawda dzisiaj mamy dosłownie tutaj... No nie więcej niż godzinę, natomiast może coś się uda znaleźć. No i słuchajcie, po przerzucaniu mamy pierwsze gniazdo dnia dzisiejszego. No ewidentnie jest to gniazdo Eresusa, tutaj no kompletnie nie można powiedzieć, że jest inaczej. I ciekawe, słuchajcie, jest to, że nie wiem, czy mi się to uda Wam pokazać, ale może mi się uda. Zmieńmy obiektyw na ten. Nie wiem, czy gniazdo jest opuszczone, czy nie, ale w tym gnieździe słodki mały skakun sobie zrobił swoje gniazdo. Postaram się go wypchnąć. O! Zobaczcie. Normalnie to... Jejku, jaki jest patrzący bardzo. O ja, dobra, przepnijmy się na lepszą jakość. No zobaczcie, jaki szkrabek. On normalnie sobie tutaj wydzierżawił kawałek gniazda Eresusa. Mega jestem ciekaw, czy ten Eresus jest w ogóle w tym gnieździe i może on nawet nie ma pojęcia, że taki mały tutaj gagatek mu też mieszka, czy też pomieszkuje w tym gnieździe. Dobra, no wypchnijmy go trochę bardziej. Dobra, utrzymaj aparat w ostrości, wypchnij skakuna, tak żeby każdy był zadowolony. No chodź.
Jakie masz wielkie oczy. Patrzcie, nie chcę wyjść. Jeszcze tutaj sorry za tę zmianę światła, ale jesteśmy pod drzewem i wieje. No i jest prawdziwy skakun. Jeśli chodzi, słuchajcie, o jego wielkość, to dajcie mi się na niego popatrzeć na żywo. No, jak moje Hylusy L5, czyli taki, kurde, no nie wiem. Dajcie jeszcze raz popatrzeć. No z 8 mm z nogami ma. O, kto to na nas zwraca tutaj uwagę? Pełne skupienie, ziomy. Ja nie mogę. Jaki fajny, no ale dobra, no skakun to skakun, a my siedzimy dokładnie w gnieździe Rysusa, więc sprawdźmy, może to właśnie w tym miejscu siedzi jakaś dojrzała samiczka. Bo wiecie, samce z racji, że są małe, to widzieliśmy wczoraj, jaki był samiec, no to takich gniazd dużych nie robią, więc jest to raczej samica. Pytanie, czy ona po prostu tutaj jest, no nie? No dobra, słuchajcie, rozparcelowałem trochę to gniazdo. No i co możemy tutaj zauważyć? Możemy zauważyć, że pająka nie ma. Kolejne puste gniazdo. Mega mnie zastanawia, co tu się wydarzyło na przestrzeni ostatnich paru lat. Widzimy wylinkę. Jak sobie ją weźmiemy do ręki, może tak do słońca. Zobaczcie, jaki ogromny karapaks. To był naprawdę wielki pająk. Bardzo duża samica. Czy to wylinka, czy zjedzony pająk? I tutaj się wetnę, bo doczytałem, że przynajmniej z polskimi rysusami, no to może w tym przypadku też tak jest, że jak samice umierają ze starości po złożeniu kokonu, to młode je zjadają w tym wielkim oprzędzie, w tym gnieździe samicy i zimują w nim aż do wiosny. Więc być może też tutaj tak jest, że nie widzimy wylinki, tylko już właśnie po prostu zjedzoną przez młode, które opuściły gniazdo samice. Na pewno było to gniazdo samicy, bo tu widzimy karapak z jej i też widzimy kokon, w sensie stary kokon, już otwarty. Także ostatni raz sobie zobaczmy skakuniego, no i lecimy szukać dalej. Znalazłem jeszcze zeszłorocznego podrostka. Jest to samiczka, no bo samce rosną już mniejsze niż ona jest. Także mamy tutaj najprawdopodobniej, słuchajcie, roczną samiczkę, bo to by się tak zgadzało, że wykluły się pod koniec sezonu. No i teraz mamy kolejny sezon. I mamy takiego oto bąbelka. Ależ słodkie stworzenie. No nie mówcie. No nie mówcie, ziomy. O, tylko zobaczcie, hogna z miliardem młodych. Jak podniosłem kamień, to jakby dużo młodych spadło z jej odwłoka, ale widzę, że idą do niej po prostu. Ja nie mogę. Bardzo duża. Dawno nie widziałem tak dużej hogny. Chociaż tak z drugiej strony, to my nie wiemy, czy to jest hogna, słuchajcie, bo nie widzimy ani karapaksu, ani odwłoka, ani też jej nie widzimy od spodu. Natomiast ilość bąbelków tutaj, wow, bardzo udany kokon z tego, co widzę. Ja nie mogę. Wydaje mi się, że to jest hogna, bo siedziała pod kamieniem tak bezpośrednio. Nie miała żadnej nory ani nic. No jednak wszystkie, absolutnie wszystkie lykosa, jakie spotykam gdzieś w naturze, jednak gdzieś w okolicy tą norę mają, a tymczasem hogna właśnie nie. No i ta po prostu siedziała, tak jak mówię, pod kamieniem. Tutaj nigdzie nie ma jej nory. Ło, patrzcie, wybiegła jeszcze na kamień, jak jej tutaj dawałem kryjówę. Ona sobie wejdzie tu na 100% zaraz, ale wygląda, nie? Kurde, jakie masywne, a ile młodych, no to już przechodzi ludzkie pojęcie po prostu, ale dobra. Zostawiamy ją i szukamy rysusów, bo czas się kończy i musimy lecieć na lotnisko. Komuś krocionoga, moi drodzy. Mamy ich tutaj po prostu taką ilość. Myślę, że spotkaliśmy już ich tysiące na tym wyjeździe. Serio. Są wszędzie, pod każdym kamieniem, w każdej ilości. I też trzeba przyznać, że wcale nie są takie małe, jak myślicie. Jak sobie weźmiemy takiego, no patrzcie tylko, z 10 cm ten krocionóg ma. O, i tak fajnie macha nóżkami, jak idzie, nie? W sensie jedna dotyka drugą i dzięki temu druga dotyka trzeciej. No, jest bydle. O, a tutaj to nawet są wymieszane ze skulicami. Kurde, jaka ilość normalnie niesamowita. Co tu się dzieje? Toż to raj krocionogów. No i dobra, moi drodzy, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że seans Wam się podobał i że w zamian zostawicie łapeczkę w górę. Cóż mogę powiedzieć, mega fajnie, że spotkaliśmy tą tarantulę i to nawet nie jedną, a wiele. Też strasznie się cieszę, że w tak krótkim odstępie czasowym, jaki mieliśmy, żeby tutaj wszystko nagrać, udało się na przykład porównać hognę z tarantulą. To jakby nigdy nie widziałem tak bardzo blisko siebie tych dwóch gatunków pająka, żeby no jednoznacznie stwierdzić, jakie są różnice w takim powierzchownym wyglądzie, więc mega spoko. No i najważniejsze, że znaleźliśmy Rysusa, także tak naprawdę plan odcinka został wykonany. Także cóż mogę powiedzieć, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że się cieszycie z bonusowego niedzielnego specjala. No i tyle, do zobaczenia w środę, hej!